Ziemia wałbrzyska to nie tylko węgiel i kopalnie, ale także porcelana, nazywana tutaj białym złotem. Położenie Wałbrzycha w pobliżu naturalnych złóż kwarcu i skalenia, a także węgla kamiennego i sporego drzewostanu sprawiło, że przemysł ceramiczny kwitł w najlepszym. Muzeum Porcelany w Wałbrzychu zostało założone w 1908 roku przez Towarzystwo Starożytności Ziemi Wałbrzyskiej. W 1926 roku wraz ze zbiorami zostało przeniesione do Pałacu Albertik w Wałbrzychu. W zbiorach muzeum znajduje się obecnie największa w Europie kolekcja lokalnie wytwarzanej porcelany oraz wybrana z europejskich fabryk. Wrażenie robi także design polskiej ceramiki z lat 50. i 60. XX wieku. To, co kiedyś było zarezerwowane tylko dla książąt, szlachty i bogatego mieszczaństwa, wraz ze wzrostem masowej produkcji porcelany stało się dostępne dla ogółu mieszkańców. W XIX wieku śląskie manufaktury porcelany były w czołówce pod względem wielkości produkcji i zatrudnienia. Obok pięciu fabryk porcelany, Krystera, Tilsza, Omego, Prausnego i Szachtela, działały tu liczne kalkomanie wytwarzające na ich potrzeby kalki dekoracyjne, np. drukarnia kalek Emila Wunderlicha, której dawna siedziba stoi do dnia dzisiejszego i można ją zobaczyć z zewnątrz. Obniżenie kosztów produkcji, wprowadzenie nowych technologii spowodowało znaczący rozwój tego przemysłu. Założycielem pierwszej manufaktury porcelany na tym terenie był Ślązak Karl Krister. Przypada to na rok 1831. Wprowadził on znaczący postęp, zastępując piece opalane drewnem na tańsze, efektywniejsze węglowe. Produkując tańszą porcelanę, celował w biedniejszą część społeczeństwa, co pozwalało mu zwiększać sprzedaż i przynosiło większe dochody. Dla zamożnej klienteli w ofercie Krister Porcelan Manufaktur, w skrócie KPM, znalazły się luksusowe kopie wyrobów z europejskich manufaktur, na przykład tej berlińskiej. Na topie najbogatszych były wyroby dekorowane pejzaże miast, zamków, pałaców i wybranych krajobrazów. Karl Krister stosował jeszcze jeden trik, który zbliżał go do sukcesu berlińskiej wytwórni, a mianowicie jego sygnatura KPM była identyczna jak ta z Berlina, która oznaczała Königliche Porcelan Manufaktur, czyli Królewską Manufakturę Porcelany. Dzięki temu manewrowi, brakowi wówczas ochrony znaków towarowych, ludzie często mylili obie marki na korzyść Krystera. Początek lat 20. przynosi dla fabryki Krystera nowe zadanie, a mianowicie władze Wałbrzycha na wzór innych miast niemieckich wprowadziły tzw. pieniądze zastępcze w postaci monet. I uwaga, monety te w całości wykonane były z porcelany. W latach 30. nadeszła moda na porcelanę ozdabianą warstwą np. niklu czy też srebra. Fabryka Krystera była przygotowana na tę okoliczność i wprowadziła je do swojej oferty. W 1937 roku po raz pierwszy w procesie produkcji zastosowano gazowy piec tunelowy. Zawierucha II wojny światowej ominęła szczęśliwie Wałbrzych, co uchroniło manufaktury i jego mieszkańców przed zagładą. Po wojnie nazwę zakładu zmieniono na Krzysztof. Obecnie jest to jedyny ocalały zakład, który nadal funkcjonuje w dzisiejszych czasach. Porcelana Tilsza. Karl Tilsz to drugi gracz na śląskim rynku porcelany. Jego fabryka powstała w 1845 roku w miejscowości Altwasser, to dzisiejszy Stary Zdrój będący dzielnicą Wałbrzycha. Tilsz wiedział, że obok manufaktury zostanie poprowadzona linia kolejowa do Wałbrzycha ze Świebodzic, co było doskonałym rozwiązaniem logistycznym dla funkcjonowania jego zakładu. Tak też się stało. Obok fabryki wybudowano także dworzec kolejowy, nazwany dziś Wałbrzych Miasto. Tilsz, tak jak Krister, postawił na sprzedaż produktów szerokiej masie społeczeństwa, w tym także robotnikom, dla których wyroby z porcelany były do tej pory rzeczą nieosiągalną finansowo. Kolejnym sukcesem fabryki było nawiązanie współpracy z odbiorcami porcelany w Stanach Zjednoczonych i wejście w stan posiadania kopalni węgla kamiennego, a to zawsze własny węgiel, oraz przejście na piece tunelowe, które znacząco skracały czas wypału, co pozwoliło obniżyć koszty produkcji oraz cenę wyrobów. Manufaktura Tilsza należała do najnowocześniejszych w tamtym okresie. Dzięki technologii wyrobu i rozwiązaniom architektoniczno-technicznym, hale, w których prowadzona była produkcja, wykonana była z zbrojonego betonu i wyposażone były w systemy wentylacji i odpylania. Po wojnie zakład wraz z kopalniami został przejęty przez nowe polskie władze i otrzymał także nową nazwę – Zakłady Porcelany Stołowej Wałbrzych.
W 2012 roku fabryka została zamknięta, a w 2017 rozpoczął się proces wyburzania jej już rozgrabionych zabudowań. Dla nas było to ważne miejsce, gdyż w tej fabryce do samej emerytury pracowała nasza babcia, która często opowiadała o swojej pracy. Zachęcamy Was także do odwiedzenia odrestaurowanego ostatnio pałacyku Tilszów, który przeznaczony był dla celów biurowych fabryki. Podsumowując, śląscy producenci porcelany skupili się na produkcji porcelany o najwyższej jakości wykonania, materiałów i zdobień, ale i na wyrobach w rozsądnej cenie dla mniej zamożnych ludzi. Dzięki pracy wymienionych tu przedsiębiorców, branża porcelanowa zyskała szereg przełomowych technologii, m.in. takich jak piece w fabryce Christera opalane węglem, a nie drewnem, w fabryce Omega zastosowano barwny druk naszkliwny, porcelanę zaczęto dekorować kalkami z fotografiami okolicznej przyrody i obiektami z Pogórza Wałbrzyskiego, a Karl Tilsch w swoim zakładzie zastosował nowoczesny ponad 60-metrowy piec tunelowy do wypalania porcelany, co znacznie przyspieszyło czasowo cały proces produkcji. Trzonem kolekcji w Muzeum Porcelany w Wałbrzychu są właśnie produkty omówione w tym tekście śląskich manufaktur.